Siema, witam was w 15 odcinku Gier z Piekłorodem. Dziś przetestujemy grę, która nazywa się Tall Truck Simulator 2015. Gdy w nazwie jest symulator, to mam wrażenie, jakbym już znał przyszłość. Jeśli z jakiegoś powodu przyjdzie wam do głowy sprawdzić oceny tego wiekopomnego dzieła, to raczej nie będziecie zaskoczeni. O ile serwisy w necie raczej nie miały przyjemności zajmować się tą grą, o tyle na Steam niektórzy naprawdę dali upust swojej frustracji. Ten komentarz tak naprawdę daje jedynie przedsmak chujni, jaką zgotowało dla nas United Independent Entertainment GmbH. Teraz, gdy już wiemy, kto zmajstrował Tall Truck Simulator 2015, możemy mieć pewność, że czeka nas kilka godzin bezpowrotnie straconego czasu. No chyba, że ktoś z was jest koprofagiem. To wtedy ten kawał gówna może być w jego guście. Naszym zadaniem w tej grze jest wyszukiwanie w opustoszałym mieście źle zaparkowanych aut i wywożenie ich lawetą. Nie ukrywam, że jest to coś, o czym zawsze marzyłem. Zresztą, kto nie chciałby kierować lawetą? Życie na krawędzi, nieustanne emocje, piękne kobiety. No dobra, już nie szydzę, bo może faktycznie ktoś lubi taką pracę, ale nie ukrywam, że gra o tej tematyce po prostu nie może się udać. A Tall Truck Sim jest tego żywym dowodem. Jak już wcześniej wspominałem, miasto, po którym przyjdzie nam się poruszać, jest niemal wymarłe. Owszem, popylają jakieś samochody, przechodniów jednak nie uświadczymy, a każda ulica i każde skrzyżowanie jest niemal identyczne. Nasza laweta porusza się jak samochód zabawka, a zderzenia z innymi autami naprawdę ciężko nazwać realistycznymi. No właśnie tak to wygląda. Muzyka jakaś tam pogrywa, jednak wszystko zagłuszają odgłosy nagrane gdzieś na niemieckich autostradach przy samej szosie. Tylko posłuchajcie. I za chuja nie da się tego wyciszyć. Wściekłe szumy ucichną dopiero, gdy wyłączymy dźwięk całkowicie. Graficznie, jak widać, gra jest brzydka, ale nie to jest najgorsze. Zauważcie, że gdy zbliżam się do zaparkowanych aut, ich wygląd raptownie się zmienia. Kurwa mać, ciężko w ogóle to opisać słowami. Co to jest? No co to kurwa jest? Żeby było śmieszniej, gra nie posiada żadnego tutoriala, który wyjaśniłby, który przycisk do czego i jak w ogóle grać. Gdyby nie fakt, że w konsolę przypadkiem wpisałem ja pierdolę, to pewnie nigdy bym nie uruchomił dźwigu na lawecie. Tym, co jednak całkowicie niszczy Tall Truck Simulator, jest intensywność rozgrywki. Uwaga, właśnie zamierzam dopasować dźwig mojej lawety do zaparkowanego auta. Prawda, że wygląda to fascynująco. Za chwilę po lewej stronie ekranu zobaczycie 10 minut rozgrywki przykładowej rozgrywki z Tall Truck Simulator, zaś po prawej stronie zobaczycie przykładową rozgrywkę z normalnej gry. 5 minut normalnej gry. Żeby was nie zanudzić całkowicie, to postanowiłem trochę przyspieszyć te filmiki. Rozumiecie, co mam na myśli? Pół godziny manewrowania pieprzonym dźwigiem tylko po to, by załadować jebane auto na lawetę. Ja rozumiem, że może w prawdziwym życiu tyle to zajmuje, ale kurwa mać, to jest gra. Pieprzona gra. Jeżeli coś ma trwać pół godziny, musi, po prostu musi być interesujące. W innym przypadku gra jest jebanym fiaskiem, pierdoloną porażką. Mógłbym opowiadać długo o tym, że Tall Truck Simulator 2015 jest kopalnią bugów, o tym, ile razy w grze psuły się jakieś elementy mojego pojazdu bez żadnego powodu, o tym, jak kurewsko nudnym jest doświadczeniem, ale w sumie to chuj z tym. United Independent Entertainment GmbH już od dawna zapierdala w specjalnym piekle. Teraz jako dodatkową karę diabły powinny każdemu z nich zardzewiałą brzytwą poupierdalać palce i włożyć dłonie do wybielacza. A i tak byłoby to zbyt łagodne. To wszystko na dziś. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Przypominam wam również, że Gry z Piekłorodem są serią, którą możecie oglądać całkowicie za darmo na YouTubie. Bez żadnych dodatkowych opłat. Powiem wam jednak o czymś, co nie jest za darmo. Jedzenie! Więc jeżeli chcecie wesprzeć ten program, to wyłączcie adblocka
i pokażcie ten film znajomym. Zapraszam Was również na swojego Facebooka, Twittera, grupę na Steamie i oczywiście na serwis Auzon. Do zobaczenia! To wszystko na dziś mam na... No kurwa, coś ty zrobił, chory zjebie, no! Kurwa, mać! Ustaw ostro, się szkoda.